Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FOPremier. Witam serdecznie zarówno tych nowych, serdecznie Was pozdrawiam, jak i starych. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną i zapraszam Was do oglądania nowego odcinka. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie o sexy perfumach. Takich sexy perfumach, które sprawiają, że mężczyźni się nami oglądają albo właśnie inne kobiety pytają, co to jest. Więc koniecznie zostańcie na kanale i do obejrzenia właśnie odcinka. Dzisiaj Was trochę zaskoczę doborem perfum, które ja sobie dzisiaj przygotowałam. I słuchajcie, nie wiem, nawet nie jestem pewna, czy te jedne perfumy, które Wam pokażę, są jeszcze na rynku. No ale cóż, zacznijmy ten ranking. A słuchajcie, a więc pierwszymi perfumami, które Was zaskoczę i dla mnie uważam, że są kwintesekcją seksualności, może nie seksualności, ale takiej sensualności właśnie. I kiedy każdy pyta, czym pachniemy, to są, ja pamiętam te czasy, kiedy te perfumy były wydane, one były w 2009. Ja mam zarówno wersję Eau de Toilette, Eau de Parfum, to jest Eau de Parfum i one się nazywają Idol d'Armani. Słuchajcie, one były stworzone, tak jak wspomniałam, w 2009 przez Bruno Jovanovicia. On stał właśnie za tymi perfumami i ja pamiętam, że one wzbudzały niesamowitą audiencję i furorę, dlatego że one były bardzo zmysłowe, bardzo takie kwintesencją taką właśnie sensualności, zmysłowości i takiej aury, która jest jakby wabikiem takiej zmysłowości. Bardzo mi się zawsze podobała ta pierwsza nuta, tutaj ten pierwszy akord, który dawał się bardzo we znaki, a mianowicie jest to zapewne szafron. On po jakimś czasie dopiero się ten szafran pokazuje. Jest to też, warto powiedzieć, że szafran jest bardzo bogactwem, i jakby to ująć, jest taki składnik, słuchajcie, który jest bardzo poszukiwany i jest niesamowicie drogi, zarówno w kremach, jak i w perfumach, słuchajcie, więc na pewno jest coś w tym, dlaczego on przyciąga taką audiencję, dlaczego przyciąga takie zainteresowanie, nie tylko płci przeciwnej, ale i płci tej samej. Słuchajcie, jest tu gruszka, jest tutaj też klementynka, jest miód, jest koszka taka pomarańcza, która dodaje właśnie takiego pazura. Jest też tutaj róża oparta na wetiverze, patchouli i oczywiście migdał. Ja tego migdała nie czuję, ale na pewno on dochodzi do głosu właśnie później. I sobie tak czytam właśnie tutaj recenzję, więc na pewno on jest taki iskrzący, niezmiernie, będzie trochę mistyczny zapach też dla kobiet właśnie, które jakby mają w sobie tą siłę, ten zmysł przyciągania, niezwykłą charyzmę, charakter i właśnie, które, ja bym tu powiedziała, dają nam taki, taką otoczkę właśnie uniwersalności, a także takiego sukcesu, bym powiedziała. Jest taki bursztynowy, ciepły, bardzo zmysłowy, jednocześnie przyciągający zapach. Ja myślę, że ta woda perfumowana jest bardziej taka charakterystyczna, właśnie z taką charyzmą, z taką siłą przyciągania i gorąco Wam polecam. Następną odsłoną będą perfumy, taki owoc zakazany, bym powiedziała, a więc jabłuszko. Ja wybrałam specjalnie tutaj odsłonę z 2009 roku, tak, też z 2009, słuchajcie, która jest bardzo dla mnie zmysłowa, a jednocześnie niesamowicie przyciągająca, łącząca takie nuty właśnie zarówno owocowe, jak i kwiatowe, a mianowicie jest to Be Delicious Fresh Blossom by Donna Karan. To jest trochę zapomniany zapach. Słuchajcie, ja pozwolicie, że trochę się nim spryskam. I to jest zapach budzący się do życia właśnie przyrody, natury i takiej energii. Bardzo flirciarski, bym powiedziała. Jest to bardzo świeży, bardzo energetyczny i jednocześnie taki przyciągający zapach, że każdy się zapyta, o Boże, jak Ty świetnie pachniesz właśnie, jak świeżo. Bo daje takiego, jakbym powiedziała, kopa energetycznego każdej osobie, która przebywa właśnie z osobą, która jest spryskana tym jabłkiem. Więc to jest chyba, powiem Wam, taki właśnie sekret. Ja bym powiedziała, tak jak to ujęłam, taki
owoc zakazany, który my chcemy, żeby obudził nasze wszystkie zmysły. Słuchajcie, tutaj w nutach jest grejpfrut, jest brzoskwinie, ją bardzo lubię tutaj, jest róża, konwalia, jaśmin i czerwone jabłko. Tutaj ja sobie tak czytam, że ta kompozycja ma być bardzo właśnie świetlista, zmiksowany taki grejpfrut tutaj z płatkami róży i jaśminu. Ja zawsze, tak jak powiedziałam, kojarzyłam jabłka z taką niewinnością, ale taką pozorną niewinnością, bo gdzieś tam była ta świeżość, ta właśnie budząca się do życia natura, która dodawała takiej niesamowitej zmysłowości i pewnie nie było osoby, która by się nigdy nie spytała, czym pachniecie. Nie będzie zaskoczone, że Wam za chwilę pokażę perfumy Karoliny Herrery. Te są najnowsze, z roku 2021. Możecie znaleźć recenzję na moim kanale, także kto jeszcze nie obejrzał, zapraszam serdecznie. Ten zapach, jak widzicie, same stilieto i za chwilę Wam pokażę różową wersję właśnie tej oryginalnej Good Girl. To się nazywa Very Good Girl. I ona, słuchajcie, ma nuty takie owocowe, właśnie jest tu porzeczka, jest tu lychee, jest róża, wanilia i vetiver. Słuchajcie, ona jest pozornie bardzo niewinna, to jest taki perfum, który właśnie te stilietto od razu kojarzą nam się być może z seksualnością właśnie i tutaj z miłością i pożądaniem. I tak jest, bo ten zapach miał być bardzo, bardzo uwodzicielski, taki seductive i właśnie miał włączyć taką flirciarską nutę, ale też kwintesencją takiej kobiety sukcesu, młodej kobiety, która wkracza dopiero właśnie te relacje damsko-męskie, a także kobiety, która wie, czego chce od życia, ma swój plan na życie. I właśnie tutaj sobie czytam w porównaniu właśnie z Good Girl Supreme, ja nie mam tej wersji, ale pokażę za chwilę tą różową, to jest zapach taki właśnie niesamowicie kontrastowy. To widzicie, ja Wam zaraz pokażę, tak się otwiera. To mi się właśnie nie podoba, że tak się otwiera. W tej wersji większej jest normalnie, że sobie naciskacie ten spray z tej szpilki. I słuchajcie, on jest taki playful, właśnie ja bym powiedziała, że taki flirciarski i jednocześnie efekt zabawy, ale ta zabawa zawsze jakby kończy się tym, że osoba jest, jakbym powiedziała, pożądana i jakby na piedestale. Jest to zapach kobiety, która wie, czego chce, ma plan na życie, pozornie jest niewinna, ale jest bardzo zmowa i gwarantuję Wam, że używając, nawet sama butelka, używając tych perfum, na pewno zostaniecie zapytane i dostrzeżone nie tylko przez płeć przeciwną, ale właśnie i inne kobiety, które są z Wami w tym momencie. Następna odsłona, która dochodzi do tej, którą przed chwilą Wam omawiałam. I tu Wam powiedziałam właśnie, że fajne jest to, że ten spray jest od razu w szpilce. Słuchajcie, to jest specjalna edycja, ale jak się dowiedziałam, trochę wydawało mi się, że to jest niemożliwe, ale że jednak łączy te same nuty, co normalna Good Girl Karoliny Herrery. Ona się nazywa Fantastic Pink. Oczywiście nosem jest Louise Turner, ta sama, która stworzyła wszystkie edycje. Jest tu właśnie kawa, jest migdał, jest lemonka, bergamotka, bardzo gorący, taki zmysłowy jaśmin, sambak. Jest też pomarańcza, bułgarska róża, wanilia, drzewo kaszmirowe i dużo, dużo innych składników, które dodają takiego zaokrąglenia. Słuchajcie. Także jeżeli ktoś zbiera właśnie buteleczki, to gorąco polecam. Ona jest bardzo masywna, bardzo konkretna i jest to taki zapach od razu przywodzący na myśl taką seksualność, zmysłowość. I w związku z tym, że on jest bardzo drapieżny, a jest taką otoczką właśnie mega pudrowo, owocowo-kwiatowych tutaj nut, ale jednocześnie jest ten cynamon, to drzewo kaszmirowe i pralinki plus ten jaśmin sambak. On naprawdę jest bardzo zmysłowy i daje taki woal właśnie, ja bym powiedziała, i kwintesencję zmysłowości. A jest to zapach dla kobiety bardzo silnej, charakterystycznej, z charyzmą, która ma już swój sposób na życie. Jest na pewno tutaj
kobietom sukcesu, która przyciąga wzrok płci przeciwnej i jest przez nią wielbiona. Słuchajcie, ona jest naprawdę bardzo masywna w porównaniu do tej malutkiej, co prawda to jest mniejsza pojemność, to jest największa, jaka była na rynku. Natomiast to jest właśnie, ja bym powiedziała, podzieliła zapach zmysłowy kobiety budzącej się do życia w tej odsłonie czerwonej, a to kobieta, która już wie, która osiągnęła sukces, która jest otoczona właśnie wianuszkiem mężczyzn i taką kobieta bardziej dojrzała, bym powiedziała, tak bym podzieliła te zapachy, ale obydwa naprawdę mają coś w sobie i są bardzo mega zmysłowe, kojarzą się właśnie z seksualnością, zmysłowością i na pewno są bardzo sexy zapachami. I kolejna odsłona, nie może zabraknąć tu perfum Jimmy Choo i Victorin Rolfa. To jest odsłona Flower Bomb, ja mam tą wersję Plum, ale nie zważajcie na to, ja będę tu mówiła ogólnie o rodzinie Flower Bloom. Flower Bomb, przepraszam. I co tutaj macie w środku? Słuchajcie, znowu jest ten Olivier Polage, on jest niesamowitym kreatorem, jeśli chodzi o zmysłowe, seksualne, sensualne i bardzo pożądane perfumy. Jest tu patchouli, frezja, jaśmin, orchidea, osmandus i oczywiście taka nutka przyciągająca, bardzo na pozór niewinna, a mianowicie tutaj zielona herbata. Jest też kwiat pomarańczy i słuchajcie, jest też wanilia i tą wanilię wyraźnie czuć. Jest specjalna odmiana róży, bardzo, bardzo droga, Centifolia. I oczywiście ten jaśmin Samba, który od razu daje nam takiego pazura i tą zmysłowość. Jest to bardzo zapach taki sophisticated, czyli taki bardzo unikalny, a jednocześnie pożądany i zawsze zwrócicie na niego uwagę. I tak to było, powiem Wam, ze mną. Ja na początku nie lubiłam w ogóle Flower Bomb. Uważam, że on jest zbyt drapieżny, zbyt taki powerful, czyli on generalnie, jak pryskacie siebie, jakby przejmuje Waszą osobowość, ale właśnie to jest z nim niezwykłego, że on powoduje, że jesteście inną osobą, a być może dodaje Wam na tyle takiej konfidencji, na tyle może nie konfidencji, ale takiej pewności siebie, że po prostu wiecie, czego chcecie od życia i wiecie, jak uwodzić płeć przeciwną i w ogóle być osobą taką na pierwszym planie. Dlatego ja gorąco polecam. Ten zapach budzi kontrowersyjne emocje, tak jak było ze mną, ale każda jego odmiana jest jeszcze ciekawsza, czasem bardziej niewinna, a czasem jeszcze bardziej zmysłowa. No i słuchajcie, nie zabrakłoby tu tej edycji. Jeśli oglądaliście mój odcinek o perfumach Chanel, to na pewno widzieliście go. Też zrobiłam specjalny odcinek o odsłonie właśnie tej rodziny Chanel. On jest zupełnie inny, słuchajcie, ale jest, naprawdę gwarantuję Wam, bardzo zmysłowy i zapachem takiej budzącej się do życia flirciarskiej natury. Bardziej może niewinny, ale nadal, słuchajcie, bardzo pożądany i gwarantuję Wam, że przyciągający właśnie płeć przeciwną. No i ostatnią tutaj odsłoną będzie tu Jimmy Choo Fever. Sama nazwa Fever, czyli ta gorączka zmysłowości i ta czerwona, pożądana butelka, właściwie ona jest taka purple z pięknym korkiem, właśnie przywodzi coś takiego zmysłowego i niesamowitego. Te perfumy, a mianowicie Jimmy Choo Fever, zostały stworzone całkiem niedawno, bo w 2018. I słuchajcie, są tu bardzo takie fajne nuty. Jest lychee, jest śliwka, właśnie przez to może jest ta butelka taka purple. Jest grapefruit, jest heliotrop, wanilia, jaśmin, oczywiście kwiat pomarańczy zaokrąglający. Jest wanilia, coffee, czyli troszeczkę będzie taki mocniejszy właśnie jak Carolina Herrera. Jest tu jeszcze też orzechowa taka nuta i drzewa sandałowego. Słuchajcie, tutaj wyraźnie sobie czytam, że ta kompozycja miała być bardzo silna emocjonalnie, taka powerful i miała dawać właśnie takie niuanse sex appealu, czyli i taki glamour, czyli takiego właśnie pożądania i takiej sensualności i jednocześnie no właśnie bycia na piedestale i bardzo stylowym. I są to bardzo takie gorące właśnie
bym powiedziała, kwiatowe nudy, ale jednocześnie dość ciemne. Ja bym powiedziała, nawet sama butelka daje taki efekt gorącej sobotniej nocy. I ta nazwa Fever, właśnie ta gorączka, jak wąchacie ten zapach, on jest bardzo, bardzo silny, jednocześnie dający takie emocje właśnie bardzo, bardzo konkretne. I powiem szczerze, że na pewno on jest takim odzwierciedleniem seksapilu i właśnie takiej stylowości, a jednocześnie kojarzy mi się też z modelkami, słuchajcie, bo tak z nimi to jest, że one są w światłach tutaj reflektorów, są bardzo pożądane, są piękne, stylowe, każdy by chciał być jak one, jednocześnie są w świetle flaszy i są bardzo pożądane, zmysłowe. Tak mi się kojarzy właśnie ten zapach Fever. Ja powiem Wam, bardzo rzadko do niego sięgam, ale myślę, że właśnie jak zrobi się zimniej, chociaż teraz wcale nie jest tak ciepło tutaj w Anglii, więc też go można nosić, ale to jest zapach tak samo jak ten oryginalny Jimmy Choo, bardzo zmysłowy, bardzo pożądany i nie było osoby, powiem Wam, która by nie zwróciła uwagę na osobę, która nosi zapachy Jimmy Choo. One są bardzo sexy, bardzo oryginalne, bardzo charakterystyczne i charyzmatyczne i nie sposób nie zwrócić uwagi. Także ja Wam gorąco polecam też tą edycję i słuchajcie, mam tutaj w zanadrzu kilka próbek, które będę testować. To nie jedyne próbki, które będę testować, właśnie Bitter Peach, bo to jest też, słuchajcie, taka gra słów, ale też bardzo zmysłowy, bardzo pożądany zapach. To jest jedna z nowości Tommy Forda i tutaj będę też testować bardzo unikalne, niszowe perfumy Ormond Jane. Ja tu mam kilka, to jest akurat Levant. On mi się mniej podoba, ale mam inną wersję, ja Wam konkretnie o niej opowiem wkrótce. Także dzisiejszy odcinek już dobiega końca. Słuchajcie, zapraszam Was gorąco do oglądania odcinków, które są już na kanale, jeśli przeoczyliście jakieś. I słuchajcie, gorąco Was zapraszam też do komentarzy. Powiedzcie, czy macie właśnie takie swoje ulubione perfumy, które Wam kojarzą się z taką mocą właśnie, z seksapilem, pożądaniem i właśnie jakby seksualnością. I są to perfumy, które konkretnie przyciągają jakby inne osoby i zawsze się pytają, czym pachniecie. I oczywiście zapraszam Was do subskrypcji i lajkowania i do zobaczenia do następnego odcinka. Do zobaczenia, pa, pa.